Cześć, witajcie na kanale Miłą Pomysł na Minutę. Dziś na moim stole akumulatorowy ekspres do kawy, a jest to Parkside model PKMA20LiA1. Zapraszam serdecznie. Ależ ten Parkside ma długie nazwy. PKMA najprawdopodobniej od Parkside Coffee Machine, czyli po prostu akumulatorowy ekspres do kawy Parkside, który był dzisiaj w gazetce. Wy pewnie tego filmu dzisiaj nie zobaczycie, bo ja będę chciał go potestować troszeczkę dłużej, ze względu choćby na to, że no tak po dwóch, trzech kawach to chyba nie bardzo będę się w stanie wypowiedzieć na ten temat. Mam tutaj przygotowaną baterię akumulatorów, jest woda, drugi baniak w odwodzie, mam kawkę, więc będziemy działać. Kilka podstawowych informacji na temat tego ekspresu. On jest wyposażony w zbiornik o pojemności 240 ml, więc no już naprawdę całkiem spoko, na duży kubeczek. Teoretyczny czas parzenia kawy to 6 minut. Na opakowaniu jest napisane, że na akumulatorze 4 Ah możemy zrobić 4 kawy po 150 ml, czyli ewentualnie 3 duże, właśnie 3 240 albo 4 małe. Natomiast jeśli chodzi o sam ekspres, to on koncepcyjnie bardzo zbliżony jest do ekspresu Makita. Makita ma co prawda w swojej ofercie dwa takie ekspresy. Jeden to ekspres przelewowy, całkiem fajny, w sumie bo on mi się chyba najbardziej z tego wszystkiego podoba, ponieważ ma z tyłu dwa wyjścia. Jedno wyjście jest pod akumulator, drugie wyjście jest standardowe pod kabel, tak zwany komputerowy, którym możemy po prostu zasilić to z 230. Spoko sprawa. Tutaj takiej opcji nie mamy. Tutaj mamy tylko akumulator. Natomiast w drugiej opcji Makity mamy opcję użycia dwóch akumulatorów. Zarówno 10,8, jak i 18. Mamy tam z boku takie przesuwaną zaślepkę na gniazdo, którego w tym momencie nie używamy. Tutaj gniazdo zlokalizowane jest zupełnie inaczej. Gniazdo zlokalizowane jest z tyłu. Ekspres przychodzi zapakowany w kartoniku, nie ma do niego żadnej walizeczki, a szkoda, bo w sumie przydałoby się do transportu, żeby był w jakiś sposób gdzieś tam zabezpieczony. Natomiast tak jak mówię, jest bardzo zbliżony do tej Makity, o której wcześniej wspominałem. W zestawie mamy również kubek, miareczkę, sitko, dwie głowiczki, jedną do kapsułek tak zwanych, natomiast nie są to kapsułki, chodzi o saszetki z kawą. Takie same saszetki zresztą używa się w ekspresach Makity. Niestety na szybkości nigdzie tego tutaj w okolicy nie dostałem, więc po prostu fizycznie nie mam. Oprócz tego jest jeszcze filtr do kawy mielonej. Podobno kubek wykonany z nierdzewki z logiem Parkside'a. Tyle jeśli chodzi o jakieś takie rzeczy bardziej opisowe. Bierzemy się za unboxing, następnie ja pokombinuję, porobię sobie kawki i zobaczycie jak to wygląda. Zapraszam. Unboxing nie będzie jakiś szałowy, no to po prostu ekspresik zapakowany w kartonik, ale zawsze warto. Jak widzicie, będzie pasowało akumulator X20, czyli ten, który wykorzystujecie przy wszystkich narzędziach X20, które macie u siebie. Standardowo 3 lata gwarancji. Rozpakowujemy, zaplombowany jest od góry. Otwieramy i cóżeż my tu mamy w środku? W środku mamy instrukcję obsługi. Standardowo, w kilku językach, mamy kartoniki z akcesoriami oraz sam nasz ekspres. Ekspres nie waży dużo, muszę wam powiedzieć, bo sam ekspresik waży, tam myślę, że cirka about około 1,5 kg. Czy będzie taka informacja w instrukcji obsługi? Tak, w instrukcji obsługi mamy napisane, że ciężar bez akumulatora 1,4 kg, czyli mniej więcej tak jak mówiłem. Jeśli chodzi o kubek, to pewnie jest on tutaj. Tak jest, mamy kubeczek. W środku załadowana jest już końcówka, czy tam głowiczka, powiedzmy, czy jak zwał, tak zwał, do kawy mielonej z filterkiem takim sitkowym. I nie ma tutaj żadnej wielkiej filozofii. Po prostu trafiamy, dociskamy i jest po sprawie. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe akcesoria, to tutaj mamy pokrywkę do kubka.
Tutaj mamy również drugie to sitko pod nasze kapsułki, o których mówiłem wcześniej. Jakby się ktoś uparł i nie lubi pozbywać się torebek, to może sobie tutaj włożyć torebkę z herbatą na przykład. Nie wiem, czy ma to większy sens, ale powiedziałem. No dobrze, odnośnie samej budowy. U góry rączka transportowa. Jak widzicie, tutaj z boku normalnie w makicie są wyjścia na te akumulatory, albo z jednej, albo z drugiej strony, natomiast u nas wyjście jest z tyłu. Z przodu miejsce do postawienia kubka z przykrywką. Oczywiście ekspres przed pierwszym użyciem należy przelać samą wodą. Tutaj, tak jak już wspominałem wcześniej, mamy te nasze wymienne głowiczki, włącznik i tyle. U góry klapka. Pod klapką, pod klapką mamy zbiorniczek na wodę, zbiorniczek z uszczeleczką. Wkładamy, dociskamy. Jego kształt od spodu nie jest kwadratowy, tylko jest ścięty z jednej strony, w związku z czym nie ma opcji, żeby go włożyć odwrotnie i nie trafić. Z boku mamy podziałeczkę wytłoczoną. U góry w pokrywce miarka do kawy. Tyle jeśli chodzi o sam nasz sprzęt. Wszędzie mówią o akumulatorze 4 Ah, natomiast nikt nie wspominał o akumulatorze 2 Ah, więc ja mam tutaj naładowaną dwójkę i na tej dwójce najpierw przelejemy to sobie na sucho, a następnie spróbujemy, czy uda nam się zrobić drugą małą kawkę. To co? Działamy. Uruchamiamy ekspres poprzez dłuższe wciśnięcie i jak słyszycie, on zaczyna delikatnie brzęczeć. Jesteśmy, przypominam, na dwójce. Zobaczymy, czy uda nam się przelać na tej dwójce te 240 ml. Tutaj zapala się zielona dioda, jak on działa. Następnie spróbujemy po prostu zrobić już sobie kawkę. Natomiast co? Ekspres zabezpieczony jest przed brakiem wody, czyli będzie pompował wodę dotąd, dokąd będzie ją miał, albo dokąd nie zabraknie mu prądu. Teoretycznie powinniśmy poczekać te 6 minut, ale to zrobimy po pierwszym przelaniu. Zbliżamy się do końca wody. Ekspres też przestał bzyczeć, że tak powiem, bo tak można nazwać po prostu fizycznie ten dźwięk. I zaczął migać na zielono. Powiem wam, że pierwsze przelanie, no to jeśli chodzi o zapach, no nie należy do najprzyjemniejszych. To mogę na pewno powiedzieć. No ale mamy pełen kubek. Ciepłej wody. To co? Otwieramy kawkę, zasypujemy i działamy. W naszej dwójce po pierwszym użyciu ubyła jedna kreska. Nalałem 160 ml. Bierzemy naszą miareczkę i nie zasypujemy do pełna. Czyli zgodnie z tym, co powinno być i jak powinno być, w sitku powinniśmy mieć mniej więcej połowę, czyli jedną naszą miareczkę. Ja wsypię tą miareczkę taką, powiedzmy, lekko czubatą. Mamy stoper, który mam nadzieję będziecie widzieć. I uruchamiamy. Zobaczymy, czy na tej dwójce uda nam się przelać jeszcze jeden zbiorniczek. No i po minucie mniej więcej akumulator nam, delikatnie rzecz ujmując, zdechł. Bierzemy nową dwójkę i zaczynamy naszą procedurę od nowa. Tyle mniej więcej kawki udało się zrobić po przelaniu 240 ml za pierwszym razem. Ok, skończyło się, to jest 4 minuty mniej więcej 15 sekund, bo włączyłem z lekkim opóźnieniem, skończyła się woda. Co mogę wam powiedzieć? 4 minuty 15 sekund dla 160 ml przy założeniu, że kawa
była już robiona wcześniej. Tak, czyli przy założeniu, że ekspres już był rozgrzany. Teraz zrobimy sobie chwilkę przerwy. Aha, jeszcze kapie z sitka. Ale kawka jest ok. Teraz zrobimy sobie chwilkę przerwy, ja sobie to powycieram. Damy mu odpocząć, umyję sitko i zrobimy kolejną kawę. Jesteśmy, jak widzicie, parę godzin później, parę akumulatorów później. Parę się jeszcze gdzieś tam w międzyczasie ładuje. Natomiast chciałem wam powiedzieć, że tak, po zrobieniu jednej 240 na w pełni naładowanej dwójce, już drugiej kawy nie zrobicie. Na czwórce wychodzą 3 240 albo 460. Już wszyscy tutaj dookoła, którzy tylko chcieli kawę, to już tą kawę, że tak powiem, ode mnie dostali. Ja robię jeszcze jedną. Zrobimy sobie w ten sposób w tej chwili, że nalejemy 240 ml na wystygnięty ekspres. Weźmiemy sobie nową dwójkę, załadujemy. Naleję wody, jeszcze raz odpalimy stoperek i zobaczycie, jak to wygląda. Z tematów, które warto wiedzieć, jeśli chodzi o ten ekspres, no to ważnym tematem jest to, że nie zasypujemy sitka do pełna. Bo w momencie, w którym mamy sitko zasypane do pełna, to zaczyna nam woda walić górą i generalnie nic praktycznie nie trafia do kubka. W związku z tym powinno być tak pół, maksymalnie 3/4, bo takie próby już gdzieś tam też były w tak zwanym międzyczasie robione. Ja mam ekspres przygotowany, nowy akumulator załadowany. Ekspres odpoczywał około pół godziny w tej chwili, więc on już jest zimniutki. Odpalimy stoper i zobaczymy, jak długo zajmie nam zrobienie tej naszej 240. Tyle wody zostaje w zbiorniczku mniej więcej po skończeniu robienia kawki. 4,5 minuty. W pełni naładowana dwójka właśnie się nam rozładowała. To może być jeden z moich starszych akumulatorów. W zbiorniczku zostało jeszcze około 50 ml, a kubeczek jest prawie pełny. Kawka ma fajną, rozsądną temperaturę, także jest ok. Nie wychodzi żadna lurka, da się to fajnie pić. Tyle, słuchajcie, na dzisiaj. Widzimy się na podsumowaniu pewnie w poniedziałek. Ja go poużywam jeszcze dzisiaj, poużywam go w niedzielę. Poużywam go jeszcze troszeczkę w poniedziałek, pewnie już mniej i widzimy się po prostu już na samym podsumowaniu. Także zapraszam. To co? Czas podsumować nasz ekspresik przy kawce. Swoją drogą fajny ten kubeczek. Może być. No, nic nie urywa, ale jest ok. Co mogę wam powiedzieć w ramach podsumowania? Jest dzisiaj poniedziałek, tak jak wam obiecałem na wczorajszym live'ie, dzisiaj będzie materiał na temat tego ekspresu. No więc jest, jak zresztą widzicie. Generalnie podsumowując, jeśli chodzi, tu jak widzicie, jeszcze w międzyczasie się ładują akumulatory, jeszcze tam się ładują akumulatory. Na dwójce nie zrobicie pełnej 240. Zrobicie 160 i to wszystko. No niestety. Jeszcze to też wszystko oczywiście zależy od kondycji baterii i tak dalej, ale mimo wszystko musicie się liczyć z tym, że dwójka to mało. Na czwórce zrobicie 4 małe kawy albo 3 duże, tak jak już wspominałem wcześniej. W momencie, w którym brakuje mu prądu, on zaczyna po prostu kawę kończyć, zaczyna kończyć przelewanie. Prąd jeszcze jest tam go trochę w akumulatorze, ale tutaj już nie leci. Jeszcze raz próbowałem na dwójce zrobić i została znowu mniej więcej circle about, myślę, że z 50, powiedzmy, z 50 ml, tak? Czyli rzeczywiście tą 160 jesteście sobie w stanie na spokojnie zrobić. To jest prawie pełny ten kubeczek, więc myślę, że w zupełności wystarczająco.
Jeśli chodzi o ekspres typu budowlanego, czyli takiego typu jak jest właśnie ten, jest on naprawdę fajny. I ja jestem na tak. Cena nie zabija, bo to 149 zł. Kawkę robi. No tego prądu żre trochę, no ale to jakby naturalne. Tą wodę trzeba podgrzać, przepompować i tak dalej, więc jakby żaden szok, że tego prądu jednak ileś tam bierze. Szkoda, bo brakuje opcji właśnie zasilania bezpośrednio z sieci, tak? To by było bardzo fajne rozwiązanie. No ja w tej chwili tutaj w warsztacie używam ekspresu Jakobsa, czyli mam Tassimo i to właściwie ze względu głównie na to, że jak bywa tutaj Laura, to żeby robić tam gorącą czekoladę, która jest w tych kapsułkach. Ja teraz będę mógł się w końcu napić kawy w warsztacie mielonej, więc naprawdę spoko. Jako ekspresik dla mnie jest ok. Uważam, że warto. Z tymi czasami bywało bardzo różnie. Powiem wam szczerze, że namierzyłem się trochę i ten przekrój dużej kawy na czwórce był między 6 minut z kawałkiem. Jeśli mówiliśmy o pierwszej kawie na wystygniętym ekspresie, to między 6 minutami z kawałkiem do nawet prawie 8 minut. Natomiast jeśli chodzi o dwójkę, no to tutaj nie udało mi się ani razu zrobić w 100% pełnej 240, niezależnie od tego, czy były to nowsze dwójki, czy starsze dwójki. Jeśli chodzi o to, o czym należy wiedzieć, no to oczywiście należy pamiętać o tym, że nie zasypujemy sitka do pełna, bo wtedy idzie nam bokiem, a nawet potrafi się cofnąć, co jest niezbyt chcianym przez nas jakby elementem całej tej układanki. A jest wykonany naprawdę całkiem przyzwoicie. Co prawda to jest w całości tworzywo. Nie ma tutaj nigdzie żadnej gumy. Wszystko jest po prostu fizycznie plastikowe, ale nie waży to dużo. Można wrzucić do kubryka, mieć ze sobą. W teren jako taki się to nie nadaje, jeśli chodzi o jakieś namioty i tego typu historie, bo musielibyście mieć arsenał akumulatorów ze sobą. W trasę, gdzieś tam do autka jak najbardziej, natomiast jeśli chodzi o taką właśnie zabranie ze sobą gdzieś tam na robotę, ja jestem jak najbardziej na tak. Oczywiście wiadomo, że Makita ma fajniejsze osiągi, jeśli chodzi nawet o mniejsze akumulatory, natomiast pamiętać należy, że Makita jest dużo lepszym ekspresem i kosztuje jako Golas 3 razy tyle przynajmniej, tak? Więc jakby to mówi też samo za siebie. Ja generalnie jestem na tak. Mogę go wam śmiało polecić. Jeśli chodzi o ekspres i standardowe kubeczki, to jest jakaś darmówka z Knora, więc taki standardowo rozmiarowy kubek normalny. No nie, niestety. Kubeczki jednorazowe, normalnej pojemności, niestety też nie. I o tym musicie wiedzieć, że jeśli będziecie chcieli korzystać z innych kubeczków niż ten parkside'owy, który był w zestawie, to albo będziecie musieli sobie to przelewać, albo będziecie musieli zaopatrzyć się w kubki, które mają mniej więcej 8,5 cm wysokości. Dla porównania ten Knorr, który jest identycznej wielkości jak tam jakieś kubki Stila i tym podobne, które mam, jest ponad centymetr wyższy, bo to jest 9,6 cm. Więc tyle z ważnych rzeczy, tak? Ekspres bardziej jednoosobowy, bardziej na zasadzie takiej, jeśli jesteście w kilku, zrobić kawkę, przelać, wstawić, zrobić następną kawkę. Tyle w tym temacie. Ja delektuję się kawką, nie będę mógł dzisiaj spać, bo to już jest kilka kawek. A ja tym optymistycznym akcentem będę kończył. Oczywiście zapraszam was standardowo na Facebooka, Instagrama i Twittera, czyli wszystkie moje social media. Zapraszam was do grup facebookowych oraz na drugi kanał. Linki do wszystkiego macie w opisie pod materiałem. Zapraszam was na live'y, które są co niedzielę o 20:00, na vlogi, które wpadają z Partyzanta od czasu do czasu. A ja tymczasem kończę. Pozdrawiam was serdecznie. Idę delektować się kawką i obrabiać ten film dla was. Pozdrawiam was. Trzymajcie się. Hej.